Ej, obczaj nowe informacje albo i nie. FAQ często zadawane pytania. Jest to głównie zgromadzenie tego, co już wiemy, aczkolwiek są pewne nowe rzeczy. W pierwszym sezonie, czyli Cloudy Season będzie 35 darmowych nagród i 50 płatnych. Tylko z tego co widzę niektóre te darmowe nagrody to jest taki dosyć niezły syf w postaci emeraldów i złota. Nie znamy jeszcze ceny Adventure Pass. Każdy sezon będzie miał swoją własną przepustkę, czyli kiedy wyjdzie nowy sezon, będzie musieli kupić nową przepustkę, żeby dostać nagrody premium. Nie będzie można cofnąć się do poprzednich wersji wieży. Płatna przepustka Adventure Pass nie jest międzyplatformowa. Oznacza to, że na przykład jeżeli na komputerze sobie tą przepustkę kupicie i tam sobie weźmiecie, zdobędziecie jakieś rzeczy premium, to na Xboxie tego mieć nie będziecie. Również na Xboxie nie jakby no po prostu nie jesteście w stanie ani zdobywać ani używać nagród, które już zdobyliście, oczywiście jeżeli kupiliście na komputerze. Może być sytuacja odwrotna, kupić na Xboxie, nie możecie wtedy na komputerze używać. I pamiętajcie, żeby odblokowywać nagrody, musicie być połączeni z internetem. Także to wszystko, widzimy się we wtorek, siemka.